Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku sam sobie muszę odpowiedzieć na pewne wątpliwości, bo jeden z pierwszych akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych w monobloku, czyli no, taki, który montują producenci tam w środku, aby wychodziło te 12,8V w nominale, chociaż po naładowaniu to zawsze wychodzi tam 13,2, 13,3. No ale to specyfika ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych po naładowaniu. Sprzedaliśmy taki akumulator jako jeden z pierwszych, no ale ta skrzynka mi bardziej przypominała 140. 140, 150 maksymalnie. No i miałem bardzo duże wątpliwości co do tego, przy czym tam było tak duże tempo, klient chciał wyjechać kamperem szybko, potrzebował, nie było nic innego na rynku. No i przyznam Wam się szczerze, miałem potężne wyrzuty sumienia, że sprzedałem akumulator z czymś takim jak takie wątpliwości wewnętrne, że po prostu no, czułem, że po prostu w tym akumulatorze może nie być tych 200, że to nawet koło tych 200 nawet nie leżało. No i po roku użytkowania, może trochę więcej niż po roku użytkowania, klient zauważył, że mamy nowe akumulatory, te z systemami grzewczymi, systemami warm-up. Zrobiłem na ten temat film, link do tego filmu zamieszczam tutaj, natomiast linki do tych akumulatorów, które są po pierwsze zabezpieczone przed tym, aby się nie ładować, jeżeli ich wewnętrzna temperatura spadnie poniżej zera, jak również te systemy warm-up, tak jak opowiadałem w tamtym filmie, działają na tej zasadzie, że akumulator, którego wnętrze jest poniżej zera, najpierw się dogrzeje, a dopiero później pozwoli się ładować. Odbywa się to z energii dostarczanej do akumulatora. Nie jest to w żaden sposób kosztem energii zgromadzonej wewnątrz ogniwach, czyli jakby ogniwa nie grzeją się same z siebie, tylko trzeba dostarczać energię, czyli albo alternator w samochodzie, jeżeli to chodzi o kamperowców, przez jakiś separator lub ładowarkę DC-DC, która pozwoli obsługiwać akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. No i co, klient kupił od nas ten akumulator, taką 200, zapytał, czy możemy mu pomóc sprzedać ten akumulator. I zanim ja na ten temat cokolwiek powiem, czy wrzucę jakąkolwiek ofertę, no to chciałem mieć 100% pewność, że ten akumulator ma, czy też nie ma tych 200 amperogodzin. Od tego bardzo dużo zależało, co dalej z tym zrobimy. I podłączyłem ten akumulator w trybie pojemności C20, czyli z takiej, którą znamy ze wszystkich akumulatorów. Obciążyłem ten akumulator prądem o natężeniu 10 amperów i aby wyszła ta pojemność 200 amperogodzin, ten akumulator musi się rozładowywać pod takim obciążeniem przez 20 godzin, tak, żeby można było określić to jako prąd C20. I ten akumulator, zobaczcie na wykresie, rozładowuje się przez 20 godzin, 22 minuty. I teraz zwykła proporcja, no ja sobie tak popatrzyłem na to, że jeżeli te 20 godzin to jest 1200 minut i to stanowi 100% pojemności, to te 1222 minuty to jest x. Ze zwykłej proporcji wychodzi, że ten akumulator po ponad roku użytkowania ma jeszcze zapas w pojemności 1,67%, co nie jest niczym dziwnym. No i tutaj na tabelce na dole widzicie, że to jest 203 amperogodziny i 80 setnych. Dokładnie, czyli blisko 204 amperogodziny. W ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych projektowanie ogniw pod konkretną pojemność jest o wiele prostsze niż w przypadku ołowiowych ogniw. No i tutaj na dole jeszcze zobaczcie, pobrano z tego akumulatora, nim rozładował się o 100% swojej pojemności, 2624 W, czyli ten akumulator jest w stanie dostarczyć nam 2,6 kWh energii elektrycznej zgromadzonej w tym akumulatorze. Mi spadł potężnie, naprawdę bardzo mocno kamień z serca, jak zobaczyłem ten wynik. Mocno gruchnęło, także ci z Was, którzy byli w Szczecinie, na pewno usłyszeli spadek tego kamienia. No ucieszyłem się, że nie nasadziliśmy na minę klienta, bo od tego bardzo dużo zależało. Zupełnie inaczej wyglądałoby moje zachowanie względem klienta, gdyby faktycznie okazało się, że jest to po prostu zbyt słaby i zbyt cienki akumulator. Wtedy poczułbym się zobowiązany, żeby mu zrekompensować po prostu zakup gniota. Natomiast ten akumulator jest naprawdę fajnym i umówiłem się z klientem, że jak ktoś byłby zainteresowany taką litówką, to mogę udostępnić bezpośrednio kontakt do właściciela. On oczekuje 3000 zł brutto za ten akumulator. Pewnie idzie się dogadać. Ale to jest zupełnie inna historia. Zostawię na dole tam maila. Jakby ktoś był poważnie zainteresowany zakupem, to proszę się ewentualnie odezwać.
Słuchajcie, na rynku AGM w związku z sytuacją, w związku z wojną, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest bardzo duże ssanie na akumulatory zasilające, na przetwornice, na wszelkiego rodzaju urządzenia, które mogą zapewniać niezależną energetykę. I my mamy też odrobinkę takich opóźnień w naszych dostawach. Dużo naszych dostawców po prostu zbywa te akumulatory też za wschodnią granicę, w związku z czym postanowiłem skorzystać z kontaktu, jaki mam w Europie. Jest to jedna z firm, która no bardzo często namawiała mnie na to, żeby zacząć współpracować. Poznaliśmy się chyba z 4 w 18 roku, chyba powiem ostatni raz, na targach na automechanice, z tego co pamiętam. I tam poznaliśmy się i od tamtej pory dość regularnie, wcześniej już dostawałem oferty, ale potem już takie bardziej osobiste kontakty były. No i okej, postanowiłem zamówić kilka akumulatorów o pojemności 200 amperogodzin AGM-ów, trochę 100 amperogodzinnych akumulatorów. No i pokażę Wam test takiego akumulatora. Wyjmując akumulator nowy z pudła, napięcie na tym akumulatorze wynosiło 12,86 V, poziom naładowania 100%, ale to SOH trochę mnie zastanawia, bo bardzo często w nowych akumulatorach w AGM-ach wyjmowanych prosto z dostawy, to SOH jest no, takie dość zastanawiające. Wynosi ono 86%, rezystancja 3 mOhmy. I podłączyłem ten akumulator pod alfabeta, aby sprawdzić jego pojemność rezerwową i co zobaczyłem? Akumulator rozładowuje się, słuchajcie, przez 7 godzin i 36 minut. To jest 456 minut obciążony prądem o natężeniu 25 amperów, co daje nam pojemność no, taką dość mocniejszą niż kupiłem, bo wychodzi nam to blisko 232 amperogodziny. Solidny zapas w tym akumulatorze. W tym akumulatorze zrobię jeszcze kilka cykli. Kupiliśmy ten akumulator na zasadzie takiej, że jeżeli będzie nam to odpowiadało, to dostaniemy go jako no-branda do własnego oznaczenia. Po prostu ten akumulator, no i pojawi się pewnie seria jakaś Air Carbon albo coś w tym rodzaju. To taki spoiler, taka zapowiedź. Oprócz tego akumulatora na polskim rynku kupiłem od takiego dostawcy, który raczej ma opinię dostarczającego niedrogie rozwiązania, ale też takie, co do których nie oczekuje się jakiejś super turbo wysokiej jakości. I kupiłem kilka takich setek, aby sprawdzić, chociaż nie kilka, kupiłem paletę takich setek. Dostałem zapewnienia, że jest w tych akumulatorach 100 amperogodzin i że no, po prostu no, kładą swoje cojones na pniaczku i gotowi są na moją siekierę, którą mamy do jakby... Dlaczego my mamy tą siekierę? Do no, rąbania drzewa, żeby dodać tam do kominka, które grzeje biuro tutaj firmowe. No słuchajcie, akumulator wyjęty prosto z pudła, napięcie 13,2 V, dość wysokie i też data produkcji była bardzo, bardzo świeża, bo to był przełom października-listopada 2022, SOC, poziom naładowania 100% i zobaczcie, tutaj znowu nam się pojawia to SOH 82%. Nie mamy tutaj tych 100%, ale na tym akumulatorze będę robił jeszcze kilka cykli i też to w niedługim czasie Wam pokażę. Mój serdeczny przyjaciel, jedyny niezależny arbiter w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o pojemność akumulatorów, czyli AlphaBat. Akumulator obciążyłem prądem o natężeniu 25 amperów. W zasadzie AlphaBat to zrobił, no ale ja tylko nacisnąłem guziczek. I ten akumulator rozładowuje się równo przez 180 minut, co oznacza, że mamy zapas pojemności. W przeliczeniu, w oszacowaniu na C20 wychodzi nam, że mamy 108,24 amperogodziny. Czyli 108 amperogodzin. I w tym wypadku te obietnice mi się już pokrywały na poziomie wagi, bo waga była powyżej 27 kg, co jest tak naprawdę... W okolicach tamte 27-28 to jest takie minimum z minimum, czego oczekuję po AGM-ach setkach, żeby te pojemności się w miarę pokrywały. A jak pamiętacie, pokazywałem też te nasze grafbanki, które mają między 30 ponad po prawie 33 kg w zależności od jednego z dwóch naszych dostawców, na których się gdzieś tam decydujemy. Tak to wygląda, zanim cokolwiek pojawi się w naszej ofercie. Ja bardzo ostrożnie stąpam po tematach akumulatorowych, bo wiem, że papier wszystko przyjmie, natomiast jeżeli coś badam i sprawdzam, to mam już jakieś takie wstępne parametry wyjściowe, bo dla mnie kluczową sprawą są klienci, którzy trafiają do nas tutaj na Gryfińską, czy klienci naszego sklepu e-moto.pl. Gdzieś tutaj w rogu pewnie widzicie opis, link do tego sklepu.
Jest to dla mnie szczególnie ważne, bo bardzo dużo tych akumulatorów cyklicznych jest teraz używanych do budowy banków energii, czy też magazynów energii, obojętnie jak to nie nazwiemy. I tutaj no, staramy się dostarczać takie rozwiązania akumulatorowe, które będą no, na tyle dobre, żeby były ok. Bardzo kluczową sprawą dla mnie w tym momencie jest zastosowanie balanserów już na poziomie AGM-ów. Jesteśmy teraz na etapie trenowania się z balanserami zarówno z Victrona, jak i z Azo. I w bardzo niedługim czasie będziemy w stanie zaproponować już takie gotowe banki energii, które po prostu tylko podłączycie, będą już uzbrojone w balansery, czyli w coś, co zapewni nam taką w miarę fajną i bezpieczną obsługę akumulatorów, bo plus minus tam do tych czterech akumulatorów, czy to litowych, czy to AGM-ów, jakoś ten szereg sobie w miarę poradzi. Ale uzbrojenie tych akumulatorów dodatkowo w balansery, które jeszcze pozwolą dokładniej ładować te akumulatory lub zabezpieczą te akumulatory, żeby je nie przeładować, no wydaje mi się, że to powinno być takim strzałem w dziesiątkę dla osób, które chcą mieć solidne magazyny energii. Z mojej strony to na tyle i też taki spoiler troszeczkę. Jestem na takim etapie, o, zobaczcie. Pewnie sporo część ludzi wie, co to jest, a jak nie wiedzą, co to jest, to są te takie przenośne źródła energii dla kamperowców. Ja to celowo nie będę jeszcze pokazywał z przodu, jak to wygląda. Mamy pewną propozycję od jednego z naszych takich solidnych dostawców z Azji, z Chin, bez ogródek z Chin, który przy okazji produkcji akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, które kupujemy, też jest dostawcą ogniw do tego typu sprzętu i polecił nam po prostu jednego ze swoich partnerów. No i rozważamy, żeby takie, to się ładnie nazywa Portable Power Station, żeby takie rzeczy też mieć. Zobaczcie, w ogóle to mnie zaskoczyło, jak wyjęliśmy to z pudła. Od samego początku jest tutaj na przykład nawet taki cud, że można położyć telefon i ci z Was, którzy mają takie ładowanie poprzez pole elektromagnetyczne, mogą skorzystać z czegoś takiego. To jest rzecz, z której będziemy korzystać. Za chwilę będę nagrywał film o zakończeniu projektu wdrożenia GIT 1. Ostatnie kilka sztuk. No i też mieliśmy też pewne drobne przygody z tym, ale dzięki mojemu koledze Radkowi i tutaj naszym doświadczeniom udało nam się tutaj pewnego fuck-upa też usunąć. O tym za chwilę w następnym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robisz, no i zostawić łapę w górę, to jest też ważne dla mnie. No i czekam na Wasze komentarze z przyjemnością, ogromną przyjemnością. Pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Przypomnę się, zawsze jesteście tutaj mile widziani, jeżeli byście przejeżdżali przez Szczecin lub byli w okolicach. Tylko zapowiedzcie się, dajcie wcześniej znać, żebyśmy się nie rozminęli lub żebyście na przykład nie trafili na taki dzień, kiedy jestem naprawdę grubo zajęty i po prostu no, nie chciałbym, żeby to nasze spotkanie odbyło się w takim, jakby to nazwać, no, w takim przedsionku, że po prostu szybko weszło, wyszło i tak dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć!